Jeszcze raz bardzo serdecznie Państwa witam. Szczególnie serdecznie chciałem podziękować tutaj naszym uczonym gościom, którzy zechcieli dzisiaj wygłosić wykłady. Za chwilę wystąpi Pani Profesor Latałowa. Spojrzymy troszeczkę ogólniej na to, co było te 2000 lat temu, bo zaczniemy od opowieści o środowisku geograficznym, o przyrodzie, o tym czymś, co zawsze było i jest czynnikiem wpływającym w zasadzie na nasze indywidualne życia, ale i na całe społeczności. Czyli poproszę Pani Profesor Latałowa i opowieść o argumentach paleobotanicznych, przy czym przypominam, jeden głos, ale potrójny. Proszę Państwa, tak jak było wcześniej powiedziane, to jest referat trzech współautorek z naszego zespołu i nie wiem, na ile Państwo stwierdzicie, że wpisujemy się w tematykę, a więc mity i rzeczywistość. Chciałam tutaj zażartować, że niektórzy uważają, ponieważ będę pokazywała wyniki analizy drukowej, przede wszystkim będziemy na tym bazować dzisiaj podczas referatu, że dla niektórych to jest w pewnym sensie mit. Jeżeli pyłek lata, coś małego, odlotnego, to może to są mity. Więc chciałam Państwu powiedzieć, że to nie są mity. To będzie pokazana rzeczywistość, czyli dane dotyczące zmian środowiska pod wpływem człowieka w okresie wpływów rzymskich. Ale podczas swojego referatu będę bazowała przede wszystkim na danych z opracowania, które powstało w wyniku współpracy w ramach projektu tak zwanego wędrówkowego, którym przewodził pan profesor Pusze i którego byliśmy częścią, tego zespołu. I ponieważ musimy, patrząc na przemiany środowiska, musimy się odbić i w tył, czyli w głębi, w przeszłość i pokazywać, co było potem. W związku z tym my mamy tak samo dane dotyczące zmian środowiska w okresie wpływów rzymskich. Tak, nie będę się skupiała na wędrówkach ludów, tylko na tych danych, które powstały w ramach tego projektu, ale dotyczą przede wszystkim okresu wpływów rzymskich. W związku z tym chciałam powiedzieć, że bazujemy na artykule, na rozdziale w tej książce, gdzie czerwonymi literami są wyznaczone nazwiska głównych osób, które to opracowanie przygotowały. I brały w tym też udział, są też współautorami cztery inne osoby, które nam dostarczyły danych. Jak Państwo widzicie, tutaj jest temat tego opracowania naszego i jest to wszystko wyprodukowane w ramach projektu pana profesora Aleksandra Burszy. Na początek bazę, jaką mamy do tego referatu, mianowicie zebraliśmy oprócz naszych własnych badań tak samo dane literaturowe, a więc diagramy półkowe z szerokiego obszaru Pomorza. I ja również tutaj będę pokazywała całe mapy, tak jak myśmy wyprodukowały do opracowania wędrówkowego. Będę się skupiała, będę mówiła o Pomorzu, ale będziecie Państwo mieli tak samo podgląd równocześnie, co działo się też na innych obszarach w ramach zakresu tej mapy. Na tej mapie są pokazane dwie zróżnicowane kropki, można powiedzieć, które pokazują dwie kategorie materiałów, któreśmy do tego użyły. Mianowicie kategoria pierwsza to są stanowiska z wysoką rozdzielczością analiz pyłkowych, to znaczy, że bardzo jest drobiazgowo analiza pyłkowa zrobiona w sensie stratygraficznym i które mają bardzo dobre modele chronostratygraficzne, czyli wiele dat C14, które nam pozwalają wyliczyć z dużym przybliżeniem wiek. Natomiast te białe kropeczki to są stanowiska, które są też dobrze opracowane, to znaczy myśmy w ogóle tylko wyselekcjonowali takie dane, które dają konkretny obraz okresu właśnie pierwszego tysiąclecia naszej ery, ale które nie mają bardzo, bardzo wiarygodnego modelu chronostratygraficznego, a więc my się opieramy tam na przesłankach raczej palinologicznych i różnych innych, natomiast nie możemy pokazać konkretnej daty dla tych materiałów. Co to znaczy
Co to znaczy wiarygodny model ochrony stratygraficzny? To są dwa takie przykłady modeli, które pokazują, że dla tego odcinka czasu, który nas interesuje, mamy szereg dat radiowęglowych. Te daty radiowęglowe ustawiają się, można powiedzieć, w takim uporządkowanym szeregu, a więc nawet jeśli ich jest niewiele, to jest w tym momencie osady jeziorne rocznie laminowane, czyli jeszcze można wiek wyliczyć bardziej precyzyjnie w tym przypadku, ale jest kontrola C14. I w związku z tym ten model nam wylicza wiek dla każdej naszej próbki palinologicznej, która z tego profilu została pobrana. I w ten sposób datujemy ten materiał. Oczywiście tutaj z premedytacją zostały pokazane kalibracje dla tych dat radiowęglowych, żeby Państwo widzieli, że na czym bazujemy, prawda? Musimy zawsze pamiętać, że data, którą my podajemy, to jest mediana wyliczona przez model, ale trzeba mieć zawsze z tyłu głowy, co to znaczy, w jaki sposób ona powstała. Tutaj jest następny jeszcze taki przewodnik metodyczny do tego, o czym będę dzisiaj mówić. Mianowicie te stanowiska, białe kropki, czerwone kropki, pierwsze stanowiska kategorii pierwszej. Tych stanowisk jest mniej oczywiście. I te stanowiska, i tutaj można było wyliczyć właśnie z tych modeli chronostratygraficznych dane, ustalić w takich oknach dwustuletnich mniej więcej. Natomiast te stanowiska kategorii drugiej, te, które nie mają dobrego modelu chronostratygraficznego, zostały podzielone na trzy okresy. Okres wpływów rzymskich, okres wędrówek ludów i wczesne średniowiecze. Z tym, że tutaj w jaki sposób myśmy to określali, to nie są określenia czysto historyczne. To znaczy okres wędrówek wpływów rzymskich to są jest w diagramach pułkowych obraz odlesienia, obecności wskaźników hodowli i upraw, czyli obecność osadnictwa. Wędrówki ludów to jest wzrost zalesienia, zanim wskaźników gospodarki, zanim postępujący, ale nie jest to wydatowane w sposób precyzyjny, czyli w naszych materiałach się to ciągnie często od IV wieku aż do VII wieku, prawda? Czyli to nie jest historyczny okres wędrówek ludów. Oraz wczesne średniowiecze to jest ponowne odlesienie i wkroczenie znowu roślinności antropogenicznej, upraw roślin uprawnych i tak dalej, czyli ponowne zasiedlenie terenu na danym obszarze. Także to są dwie troszeczkę różne kategorie przedstawienia tych danych. Teraz będę chciała pokazać Państwu na dwóch przykładach, właściwie czterech przykładach, ale zestawionych w dwóch takich tablicach, w jaki sposób wygląda palinologiczny zapis różnicowania regionalnego dynamiki osadnictwa w okresie wpływów rzymskich. I to będą pierwsze i ostatnie diagramy pułkowe, które będę Państwu pokazywać, żeby Państwa tych obrazkami skomplikowanymi zbytnio nie męczyć. To są dwa przykłady. Jedno z Kołczewa na Wyspie Wolin i drugie z Jeziora Raczego na ziemi pyrzyckiej, czyli stosunkowo nieodległe dwa regiony, ale jednak różniące się, jeśli chodzi o dynamikę osadnictwa w tym okresie, o którym mówimy. Prosiłabym, żeby Państwo zwrócili uwagę przede wszystkim na ten wykres środkowy. To jest suma pyłków wskaźników antropogenicznych. Co to są wskaźniki antropogeniczne? Szanowni Państwo, kultura więbarska znana jest z bardzo zróżnicowanego obrządku pogrzebowego. Oczywiście widzimy to w formie samych pochówków, ale także możemy to nazwać w architekturze naziemnej na cmentarzysk. Takie typowe cmentarzysko kultury wielbarskiej, w tym wypadku kultury obserskiej wielbarskiej, to wygląda w ten sposób. To jest tak zwane cmentarzysko płaskie. Nieprzypadkowo wybrałem ten właśnie obrazek. Jest to stanowisko 10 w Puszczu Gdańskim. Bardzo się cieszę, że pan Mirosław Pietrzak, który badał to stanowisko, jest dzisiaj też z nami. To zdjęcie jest chyba z jakiejś jednej naszej wspólnej wycieczki sprzed wielu lat. Natomiast, szanowni Państwo, w kulturze wielbarskiej rejestrujemy też cmentarzyska właśnie z obiektami, nazwijmy to, naziemnymi. I
taką grupą, która mnie bardzo interesuje, to jest właśnie ta tytułowa grupa cmentarzy kurhanowych. I muszę podkreślić, że to jest w sumie dość nieliczna grupa. To jest około 50 stanowisk, które występują w dwóch koncentracjach, a mianowicie w Polsce Północnej, jak ja to umownie nazywam, czyli przede wszystkim na Pomorzu Północnej w Wielkopolsce oraz w Polsce Wschodniej, przede wszystkim na Podlasiu, także na północnym Mazowszu. Ja dzisiaj oczywiście ze względu na fakt, że jesteśmy w Sopocie, będę opowiadał przede wszystkim o tej grupie północnej, natomiast kilka słów opowiem też o tych kurhanach z Polski Wschodniej. To, co jest istotne, to fakt, że na tych cmentarzyskach pomorskich, gdzie występują kurhany, na części z nich występują także te tajemnicze i fascynujące nas wszystkich kręgi kamienne. Stąd też, jak będę Państwu opowiadał o cmentarzyskach kurhanowych, to po części będę Państwu też opowiadał o cmentarzyskach, gdzie zarejestrowano właśnie kręgi kamienne. Skąd się tak naprawdę wziął ten obraz występowania cmentarzysk kurhanowych w tych dwóch strefach? Otóż on jest bardzo mocno związany właśnie z chronologią. A mianowicie widzimy na tej mapce kolorem żółtym oznaczyłem oczywiście bardzo umownie obszar zajęty przez kulturę wielbarską w fazie B2, no powiedzmy pierwsza połowa II wieku po Chrystusie. Jak Państwo zobaczą, rzeczywiście na tym obszarze, z wyjątkiem obszaru Dolnej Wisły, obszaru Warmińskiego, te nekropole kurhanowe występują. Natomiast w Polsce Wschodniej one się pojawiają później, dopiero mniej więcej od drugiej połowy, czy też końca II wieku po Chrystusie. I tam funkcjonują najprawdopodobniej do wieku IV, a być może nawet do pierwszej połowy wieku V. I ich pojawienie się ma związek z tymi ruchami ludnościowymi kultury wielbarskiej. Jak Państwo być może już z tej poprzedniej konferencji wiedzą, kultura wielbarska opuszcza obszary Pomorza Środkowego, Zachodniego, Północnego, Wielkopolski, natomiast właśnie w tej drugiej połowie wieku II pojawia się na prawobrzeżnym Mazowszu, Podlasiu, Lubelszczyźnie, dalej jeszcze na Ukrainie, na Wołyniu. Oczywiście dochodzą także do Masłomęcza, profesor Krakowski jest znany. Dobrze, szanowni Państwo, dlaczego warto w ogóle tym kurhanami się zajmować? Otóż wydaje się, że badania nad kurhanami mogą nam pomóc znaleźć odpowiedź na takie dwa pytania. Oczywiście na wiele innych, ale dzisiaj chciałbym się skupić na tych dwóch konkretnych. A mianowicie, chodzi tutaj zagadnienie pierwsze o elementy skandynawskie w Polsce Północnej w kontekście genezy kultury wielbarskiej. I to jeszcze ma taki poziom dyskursu historycznego, a mianowicie chodzi o skandynawską etnogenezę Gotów. I dlaczego właściwie kurhany pomagają nam w badaniu tego zagadnienia? Otóż pokazuję Państwu taką mapkę sprzed wielu, wielu lat, ale taką bardzo sugestywną, wykonaną przez Ryszarda Włomiewicza, oczywiście świetnie znanego chyba wszystkim na tej sali badacza Pomorza, można powiedzieć takiego ojca założyciela kultury wielbarskiej, który właśnie wykazywał, że część tych konstrukcji kurhanowych, z czym tutaj muszę zaznaczyć, że chodzi o specyficzne kurhany o konstrukcji kamiennoziemnej, tutaj taki przykład niewielki, no właśnie mają te kurhany, te konstrukcje, bardzo dobre analogie na terenie Skandynawii. No i kolejny punkt, którym chcielibyśmy się zająć, a mianowicie okazuje się, że te bardzo specyficzne konstrukcje, które znamy z Pomorza, później pojawiają się właśnie na tym terenie mazowiecko-podlaskim, czyli mamy tutaj możliwość archeologicznie śledzić konkretne grupy ludzkie o jakimś bardzo specyficznym wrzątku pogrzebowym. No, tak jak mówię, cmentarzy kurhanowych w sumie nie jest aż tak dużo, więc mamy tutaj do czynienia z pewną taką specyfiką lokalną. Ale dlaczego właściwie archeolodzy szukali tych śladów skandynawskich w
materiale pomorskim. Oczywiście w dużym stopniu ze względu na wymowę źródeł pisanych, fragment Getiki Jordanesa, gdzie spisana została taka tradycja ustna plemienia Gotów, plemienia, czy też być może głównie jednej konkretnej rodziny królewskiej Amalów. Tutaj muszę Państwu ten tekst, domyślam się, że tutaj na tej sali wśród miłośników Gotów może już być znany. Ja chciałbym Państwu podkreślić, że jest to na pewno źródło bardzo specyficzne, bo ono opowiada o historii, która miała miejsce dużo wcześniej niż została spisana. No i właśnie pochodzi z tych tak zwanych Pisca Carmina, z tych właśnie pieśni gockich przekazywanych z pokolenia na pokolenie. I te źródła są bardzo specyficzne i trudne w interpretacji. Ponieważ po pierwsze, bardzo trudno te wydarzenia opisywane jakoś umieścić na skali czasu i także bardzo często mamy gigantyczny problem, żeby pewne miejsca zmiankowane umieścić na współczesnej mapie. Dlatego wartość tego przekazu jest oczywiście bardzo wysoka, chociaż historycy toczą ostre dyskusje, na ile ten przekaz mówiący, ja tutaj już nie będę wspominał tej historii, Państwo może w międzyczasie sobie ten fragment przeczytają, ale o ile ten przekaz mówiący właśnie o skandynawskim pochodzeniu Gotów czy rodu Amalów jest wiarygodny, w późnej starożytności właśnie na tych dworach władców państw germańskich, które powstają na gruzach Cesarstwa Rzymskiego, takie skandynawskie pochodzenie, wywodzenie skandynawskie swojej rodziny było bardzo popularne. Tutaj na takim małym kłamstewku przyłapano Longobardów, którzy także sobie przypisują skandynawskie pochodzenie, a wszelkie źródła historyczne i archeologiczne wskazują, że oni gdzieś tam pochodzą z obszaru Dolnej Puławy. W wypadku Gotów jednak sytuacja jest inna. Oczywiście mamy te nazwy geograficzne, które do dzisiaj przetrwały. Gotlandii, chociażby w wyspie Westergotland, ale tutaj zawsze możemy sobie zadać pytanie, czy tych nazw gotskich nie było też gdzieś na południowym wybrzeżu Bałtyku, które po prostu nie przetrwały do dziś. Ale na razie chciałbym tą taką kontrowersyjną problematykę zamknąć. Więc jeśli rzeczywiście doszło do jakiejś migracji ze Skandynawii, to może powinniśmy jej szukać w materiałach wcześniejszych, być może jeszcze w materiałach datowanych na młodszy okres przedrzymski. To oczywiście nie jest moja teoria, to już jest podkreślone w literaturze od dawna i od dawna też wskazywano na pewne elementy, jak chociażby te charakterystyczne kosery, klamry gotlandzkie, czy też takie specyficzne bimetaliczne zapinki, tak zwane z brązową koszulką, gdzie być może w tych materiałach możemy widzieć jakiś przybyszek z tej strefy skandynawskiej. Ale z drugiej strony tych materiałów też jest tak bardzo dużo. Stąd też trudno uznać dzisiaj, że powstanie kultury wielbarskiej, czy też właśnie pojawienie się tych cmentarzy z kredami kamiennymi odegrało najważniejszą rolę w krystalizowaniu się tego zjawiska kulturowego, które określamy kulturą wielbarską. Na marginesie tylko mogę dodać, że oczywiście będziemy musieli nad tym jeszcze poważnie podyskutować, bo właśnie ta sama kwestia pojawienia się tych cech wielbarskich, czyli jak wyglądało to przejście między kulturą oksyjską a kulturą wielbarską, najprawdopodobniej bardzo płynne, no chyba też jest problematyką trochę zaniedbaną i powinniśmy spojrzeć na to na nowo. Dziękuję Państwu bardzo. Potem do szczegółów. A zatem wspólnie z współreferentem, przyjacielem Panem Cieślińskim przedstawimy Państwu stanowisko w Bawełmowiczu, które jest badane już od 30 lat i wielokrotnie na różnego rodzaju konferencjach było prezentowane, przy czym dopiero w ostatnim czasie zaczęliśmy się skupiać nad konkretnymi problemami, nie samą prezentacją materiałów, tylko teraz zaczynamy już zajmować się konkretną problematyką. W
tym wypadku, jak Państwo widzicie w tytule, będziemy się zajmowali chronologią cmentarzyska w Nowym Orzeczu. Stanowisko znajduje się na terenie Równiny Drawskiej. Jest to specyficzny rejon, ponieważ jest to dokładnie środek największego poligonu natowskiego, czyli poligonu drawskiego, co, jak Państwo widzicie, dostarczyło nam bardzo wielu wrażeń takich pozaarcheologicznych, a zatem no, chociażby możliwość siedzenia w chałupicy po godzinie, 120 wali metrów. Jeżeli przechodzimy do historii badań, no to oczywiście ta historia sięga końca XIX wieku. Tutaj widzicie Państwo na tym slajdzie pierwszą publikację, która pochodzi z 1894 i ona dotyczy badań, oczywiście badań bardzo amatorskich, które przeprowadziła ówczesna właścicielka tego terenu, pani Anna Sylwia von Wangenheim. Ona spośród całego cmentarzyska kurhanowego, odniesieniu terenu, zauważyła, że są nasy kurhanowe i rozkopała, jak wspomniałem, amatorsko, trzy spośród nich. W jednym z nich znalazła te oto zabytki, które tutaj widzę. A zatem mamy dwa naczynia, mamy jedną ostrogę, znaleziono jeszcze fragment drugiej ostrogi. Jak się okazało, prawie 100 lat później reszta tej ostrogi została znaleziona podczas regularnych badań. I tak jak dla nas największe szczęście jest to, że... Może ja przejdę na drugą stronę. Największą zaletą tego artykułu było to, że od końca XIX wieku to stanowisko zaczęło funkcjonować w świadomości archeologów. I archeolodzy wiedzieli, że ono gdzieś tam jest, ale od lat 30. był tam poligon Luftwaffe, po wojnie powstał poligon już Wojsk Układu Warszawskiego, a zatem dostęp do tego terenu był bardzo mocno utrudniony, a wręcz niemożliwy. I tutaj przechodzimy do kolejnej osoby, dzięki której badania zostały rozpoczęte, te nowoczesne badania zostały rozpoczęte. Tutaj widzicie Państwo pracownicę Muzeum w Koszalinie, Krystynę Hachłę, niestety przedwcześnie zmarłą. Ona w 1988 roku, podkreślam, 88, to jeszcze jest czas, kiedy tam funkcjonuje Układ Warszawski. Ona weszła na to stanowisko. Niestety Krystyna Hachła zmarła w 2001 i od tego czasu początkowo mamy Ciśnicki sam. Kilka lat później ja dołączyłem w grupę i ciągniemy ten wózek. Chyba jedna z ważniejszych, to jest bardzo ważna rzecz. W październiku zeszłego roku wchodziliśmy 30-lecie badań. Zorganizowaliśmy wspólnie z Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych, z Nadleśnictwem konferencję naukową. Część osób, które obecnych miała przyjemność w niej uczestniczyć, więc były również dodatkowe atrakcje. Stanowisko, jak wspomniałem wcześniej, znajduje się na środku poligonu drawskiego. To sytuowanie jest nieprzypadkowe. Spójrzcie Państwo, to jest rzeka Drawa, która obecnie płynie tutaj bezpośrednio na południe. Natomiast ten plan wykonany przez Adama Ciśnińskiego pokazuje, jak wyglądała sytuacja właśnie około 2000 lat wstecz, czyli ta Drawa płynęła pierwotnie tutaj, zaraz obok naszego stanowiska i skręcała na południe. Na początku XX wieku, ze względu na budowę elektrowni wodnej kilka kilometrów na południe, jej główny nurt został zmieniony i dlatego obecnie Drawa płynie tutaj bezpośrednio na południe, natomiast nasze stanowisko jest teraz nad starorzeczem Drawy, które tak dosyć leniwie sobie płynie. Leniwie, ale bardzo malowniczo. Tutaj to stanowisko widzicie Państwo, jak jest ułożone już bardziej szczegółowo. Usypowanie też widać, że nie jest przypadkowe. Zwróćcie Państwo uwagę, że kurhany są ulokowane wzdłuż krawędzi tego takiego wypłaszczenia, takiej górki.
No dookoła widać wyraźnie, że tutaj mamy teren dosyć nisko położony. Jeżeli ktoś z Państwa miał okazję być na stanowisku, no to wyraźnie widać, że tutaj od południa teren dosyć mocno przybuduje, a zatem to, że te burhany były tutaj usytuowane już dalej w tym miejscu, no nie dało się. Stanowisko w Nowym Łowiczu jest przede wszystkim znane z materiałów związanych z kulturą bielbarską. Natomiast w pewnym momencie, no, od 2011 roku, trafiliśmy przypadkowo, trafiliśmy na materiały kultury łużyckiej i no, to było dla nas bardzo duże wyzwanie, żaden z nas wcześniej nie kopał do tej epoki, nie kopał tak regularnie. Obecnie mamy 8 sezonów badawczych, mamy już ponad 200 grobów kultury łużyckiej. To jest naprawdę sporo. I coś, co jest bardzo istotne, Adam już to w poprzednim wystąpieniu wspomniał o tym, to właśnie te cztery kurhany, te cztery punkty zlokalizowane w południowo-zachodniej części, kurhany łużyckie. Ten taki wystający kurhan numer 16 i 15 był przebadany jeszcze pod koniec lat 80. przez Krystynę Hakułę, która natrafiła tam na groby łużyckie i my wiedzieliśmy, że one tam są. Natomiast badania były prowadzone tutaj, od tej strony, od północnego wschodu i no, wiedzieliśmy, że kiedyś możemy na nie trafić. Ale nie spodziewaliśmy się, że jednak będą kurhany. Myśleliśmy, że te kurhany rzymskie przykryły przez przypadek groby łużyckie. No, nasze badania pokazały jednoznacznie, że te dwa kurhany, 10 i 17, to są kurhany łużyckie, w które wkopano się z grobami wtórnymi. Natomiast bardzo istotne są te dwa, które tutaj mamy, kurhan 15 i 13. One po prostu zostały wykorzystane przez ludność kultury wielbarskiej. A zatem wkopano się z grobami rzymskimi już istniejące nasypy i dodatkowo jeszcze te nasypy powiększono. Czyli mamy takie kurhany łużycko-wielbarskie. Dziękuję bardzo za zaproszenie i chciałabym też podkreślić, że niestety współreferent nie mógł przybyć, pan doktor Ireneusz Jakubczyk. Proszę Państwa, w Pędarzysku w Babim Dole Borczu, bo ona ma podwójną nazwę, dlatego że leży na gruntach Nadwyżni Leśnictwa Babidół, a najbliższa wieś to jest właśnie Borcz, znajduje się na wschodnim skraju Wyżyny Kaszubskiej i tutaj mamy właśnie ze strzałku to stanowisko na tle cmentarzy skurhanowych kultury bielbarskiej według Adama Cieszyńskiego. Chyba Pławna jeszcze tam nie ma, prawda? Tak mi się wydaje. A to jest jego, że tak powiem, plan w stosunku do Doliny Raduni i samej Raduni, też wykonany przez pana doktora habilitowanego Adama Cieszyńskiego i cmentarzysko. Z tym, że tak, tutaj mamy jeszcze dwie inne kultury, mianowicie, to właśnie to jest ten najlepiej zachowany krąg kamienny, dwa pozostałe właściwie nie bardzo się dają zrekonstruować i jak Państwo widzą, tutaj sobie kilka stref do paski, prawda? Teraz tak, może jeszcze nie to pokażę to na innym zestawieniu. Tu mamy krąg pierwszy, który właściwie bardzo źle się daje zrekonstruować, mianowicie ta największa stena, która jest mojego wzrostu w całości, tylko że 1/3 jej jest w ziemi, więc to ona jest tutaj po prostu. To jest ta stela. I zakładając, w tamtej części w ogóle nie, zakładając, że ta największa stela jest w środku kręgu, bo to może tak być, to wtedy mamy dużą ilość jeszcze grobów
i inhumacyjnych, i ciałopalnych, które w takim kręgu właściwie nie powinny być. Jeżeli założymy, że ten krąg jest mały, że to właściwie jest tylko tyle, to tych grobów tutaj jest dużo mniej, to są dwa pewne jamowe groby. Z tym, że tutaj o tyle jest to bardzo przykre w stosunku do kręgów kamiennych, że stele były w przeciągu kilkuset lat przynajmniej wynoszone z cmentarzyska, również do nowożytności, bo mam na to dowody, bo jedna stela jest pod Mrówce, przy Siłka najbliższego, druga stała na rozstaju dwóch dróg leśnych, parę lat temu zniknęła, także po prostu one, te stele były, ale właśnie przez to nie dają się te kręgi całkowicie zrekonstruować. Ale ten krąg drugi jest całkiem nieźle widoczny, prawda? Łącznie jeszcze miał też stele w środku, to są gniazda. Właśnie gniazda kamienne, czyli podmurowanie jak gdyby steli, która została kiedyś tam wyjęta w bliżej nieokreślonym czasie. I tak jak Ryszard Wołomiewicz to ustalił, w centralnej części tego kręgu kamiennego znajdował się grób szkielet, znaczy inhumacyjny, oczywiście niewyposażony, tak jak na grobie przystał. Teraz proszę Państwa, mamy jeszcze raz, żeby Państwu uprzytomnić właśnie kuchamy w takim dosyć ścisłym zgrupowaniu, z tym, że wszystkie te kuchany zostały naruszone i to naruszone dość dogłębnie. Pokażę Państwu też je po kolei. Kurhan pierwszy, który miał grób szkieletowy centralny tutaj, ten aby nie był wyrabowy czy naruszony, dlatego, ale był bardzo słabo wyposażony. I to był grób centralny w kurhanie. Ten był tutaj jamowy i jeszcze jeden szkieletowy tutaj. I proszę Państwa, to był grób właściwie, myśmy go opublikowali, jako grób dziewczynki z zapałkami według baśni Andersena, dlatego, że był on taki biedniutki, a jednak był centralnym grobem w tym dużym kurhanie, którego budowa jednak wymagała bardzo, to naprawdę dużej energii, prawda, dużego nakładu pracy. To jest, powiedzmy sobie, kurhan drugi, też widać, że z kopami właśnie naruszającymi. Tutaj ten kurhan był obrzeżony rowem dookolnym, co się czasem zdarza w kulturze wielbarskiej, jakkolwiek niezbyt często. No i jeszcze kurhan bardzo źle zachowany, zerodowany, bo jednak, proszę Państwa, tam chyba zawsze rósł las. Myśmy kopali w stuletnim lesie cały czas, prawdę powiedziawszy. I dzięki nadleśnictwu mogliśmy naprawdę porządnie to wszystko przekopać, dlatego że oni wycinali nam sukcesywnie las po prostu. I jeszcze kolejny kurhan. I teraz, proszę Państwa, wygląda to, jeżeli chodzi o groby płaskie, to mamy najwięcej grobów inhumacyjnych, czyli ten najwyższy słupek, dalej groby jamowe i najmniej popielnicowych. Udział grobów popielnicowych jest bardzo niewielki w stosunku do innych obiektów kultury wielbarskiej, zbliżony może do Nowego Łowicza akurat. Proszę Państwa, grobów płaskich jest około 110. I właśnie z takim układem, że tak powiem, typów obrządku pogrzebowego. I teraz, proszę Państwa, tu mają Państwo przykłady właśnie grobów jamowych, które z reguły są bardzo ubogo wyposażone. Wracam od tego, że będę mówił o tytule, który się godzi, ale oczywiście będę mówił o kulturze wielbarskiej. Tutaj to utożsamienie z godami nie jest takie zupełnie oczywiste. Tam są jeszcze inne zmieniające przez starożytne Ruki, Lemowi, nie mówiąc o innych, których ewentualnie nie znamy, a poza tym będę w ogóle odnosił się do takich zjawisk na styku chronologii kultury wielbarskiej występujących na obszarze Pomorza i innych zjawisk,
także artykuł terytorialny. W związku z tym może najbezpieczniej było powiedzieć o tym, że będę mówił o broni na Pomorzu w okresie rzymskim. Zaczniemy od tego, że wspomniałem, broni w kulturze wielbarskiej jest tyle, co kot napłakał. To wynika z faktu, że porządek pogrzebowy, jak się domyślamy, zakazywał wkładania broni do grobu zmarłych i jedyne przykłady w grobach znamy z naszych wczesnych faz, wiążemy to z przeżywaniem się jakiejś tradycji kultury obcyskiej, w której ta broń jednak była, chociaż stopniowo też zanikała. No ewentualnie z jakimiś znaleziskami luźnymi o charakterze archiwalnym. Na tej podstawie można próbować rekonstruować to uzbrojenie, jednak na początku odwołał mi się do jeszcze jednego arcyważnego źródła, czyli jednego przekazu starożytnych, którzy mówili o starożytnego, który mówił o uzbrojeniu gotów. Otóż właśnie Gotones, Rugi, Lemowi, których widzimy gdzieś na terenie kultury wielbarskiej, mieli według słów tacyta napisanych w drugiej połowie pod koniec pierwszego wieku po Chrystusie, mieliby mieć charakterystyczną cechą, którą były okrągłe tarcze, krótkie miecze i posłuszeństwo wobec królów. I w innym tłumaczeniu Tomasza Płociennika, nowoczesnym chyba bardziej adekwatnym, ten sam napis. Jeśli chodzi o możliwości weryfikacji tego w źródłach archeologicznych, są one naturalnie znikome. No niemniej jednak coś można próbować zrobić. Mamy troszkę znalezisk, przepraszam, luźnych obudź tarcz, tutaj zebrane przeze mnie z odniesieniem do konkretnych stanowisk, to obucie umba tarczy, to samo przykłady datowanych na okres wczesnorzymski, czyli na czasy, z których pisał, do których można by odnieść zapis Tacyta. No i nie, ale to wszystko pozwala tylko na odtworzenie tego, że podobne obucia, jakie znano w tym czasie w ogóle w barbarzyńskiej Europie, były stosowane również przez ludność gotską, czy ludność Lemowi, czy Rugi. Natomiast jest to kształt tarcz. Jedynym w zasadzie źródłem może być to przedstawienie, jest to miniatura tarczy z grobu 69 w Nowym Targu, która przedstawia taką wyidealizowaną, powiedzmy, tarczkę, która miała charakter prawdopodobnie apotropeiczny, miała zabezpieczać, miała być rodzajem amuletu. Tego rodzaju znaleziska są znacznie częstsze w kulturze przeworskiej. Z kultury wielbarskiej póki co znamy jedno, jedyne przedstawienie tego rodzaju, ale przypomina to też wszystkie inne tarcze, które z grubsza rzecz biorąc, nie ma tego wiele, znamy z okresu wczesnorzymskiego, więc informacja o tym, że po pierwsze Goci używali okrągłych tarcz, nie daje się zweryfikować, a jeśli już to negatywnie, jeśli w ogóle można dokonać weryfikacji na podstawie pojedynczego odkrycia, no i można też sądzić, że zasadniczo Goci prezentowali taki sam obraz uzbrojenia jak ludy sąsiednie pod względem tarcz oczywiście. Jeżeli chodzi o ten drugi człon dotyczący mieczy, krótkie miecze, to można oczywiście przede wszystkim zestawić te miecze, które znamy z obszaru kultury wielbarskiej, bardzo nieliczne, przede wszystkim z Balkowic i opalenia z badań pani Małgorzaty Duszyńskiej, tu obecnej oczywiście, które to są mieczami jednosiecznymi i kilka egzemplarzy mieczy dwusiecznych, znanych jedynie ze źródeł archiwalnych, z archiwum Jana, to co Państwo widzicie, to nie są, jak Państwo rozumiecie, specjalnie precyzyjne, nie są specjalnie precyzyjna podstawa do rekonstrukcji kształtu miecza, chociaż o długości już coś powiedzieć można, tutaj mamy wymiary, które zapisał Jan odnośnie do miecza z piły. Tak czy inaczej jednak wyglądają te miecze, jeśli można w ich wątpliwych podstawach coś budować, dokładnie te same, które były stosowane w tym samym czasie w kulturze przeworskiej, czyli na południe, jak były używane w kręgu nadławskim, czyli na zachodzie. Poniekąd także, jeżeli chodzi o obszary wielbarskie, czy to się specjalnie nie wyróżnia. Zatem ten zapis Tacyta w ogóle jest absurdalny i kompletnie wyssany z palca. Wydaje się, że jednak nie, dlatego że gdybyśmy odnieśli tę informację do czasów, no powiedzmy 100 lat wcześniejszych, już 100 lat wcześniejszych, to okazałoby się, że wszystko pasuje. To znaczy w czasie sługowym jeszcze funkcjonowania kultury obcyskiej funkcjonowały miecze jednosieczne na tym obszarze, na obszarze Pomorza. Najbardziej popularne były właśnie tego rodzaju formy. Natomiast u ludów sąsiadujących od południa w kulturze przeworskiej bardzo popularne były miecze typu latyńskiego, celtyckiego. Jest wielka dyskusja, czy one były produkowane na miejscu, czy były importami, już nie będę to w tej chwili wchodził, ale miecze zdecydowanie dłuższe. O ile miecze jednosieczne zasadniczo mają no,
50, 60, jak mają 70 cm, są już naprawdę bardzo długie. Chociaż znam jeden egzemplarz z Bornholmu, który przy rekonstrukcji, bo się niecały zachował, musiał mieć 20 m przy szerokości 12 cm, ale to musiał być jakiś nie specjalny dla jakiegoś lokalnego janosika, konana czy jakiegoś innego. W każdym razie nadmiernie rozkłego, albo może człowiek o wybujałego, żadnego nie ustawił, widać już to nie wnikam, nie jest pytanie psychologizować. Ale wracając do tej obserwacji, miecze typu lateńskiego mają metr długości. Te miecze 60 cm to jest prawie dwukrotna różnica i tutaj wszystko się w zasadzie zgadza. Podobne miecze, te długie, były używane w tym samym czasie, dużo bardziej popularne były w każdym razie niż na Pomorzu, na terenie nadłańskim, czy nawet na Półwyspie Istarskim. Więc jeśli by antydatować ten przekaz, jeśli by uznać, że Tacyt korzystał ze źródła jakiegoś starszego, już nieaktualnego, to wtedy wszystko by się zgadzało. No ale ciągle nie wiem, tam, no to nam mówi o uzbrojeniu w okresie wpływów rzymskich. Czy gdzieś jeszcze możemy szukać tych źródeł? Oczywiście tu się nasuwa znalezisko z Żarnowca. To jest odkrycie, które niestety miało charakter przypadkowy. W połowie XIX wieku w zasadzie zostało dokonane, opublikowane prawie 100 lat później na podstawie jednej fiszki, która do zarobków była dołączona, z której by wynikało, że nad jeziorem Żarnowcu, nie w jeziorze Żarnowieckim, tylko w Żarnowcu na polu pod Tasorki. Niestety gospodarz natrafił na taki właśnie zestaw zabytków. Była wielka dyskusja w literaturze, która się przetaczała. No już nie będę w to w tej chwili wchodził, dotycząca tego, jaki jest charakter tej grupy zabytków. Moim zdaniem mamy do czynienia ze zestawem o charakterze ofiarnym. Przypomnę, że w tym czasie dla obszarów Skandynawii bardzo dobrze rozpoznane są stanowiska tak zwane bagienne, czyli miejsca będące dawniej jeziorami, obecnie torfowiskami, czy zupełnie osuszonymi terenami, w których dawniej składano broń zdobytą na przeciwników wraz z jego ekwipunkiem, czasem rytualnie zniszczoną. Badania nad tymi stanowiskami trwają już 150 z górą lat, w związku z powyższym stan wiedzy nasz na ten temat jest bardzo daleko zaawansowany. Mamy nawet wiedzę na temat tego, skąd przybywali najeźdźcy, a nawet jak się nazywali. Nie wiem, jak się nazywali obrońcy, ale imiona najeźdźców są nam znane dzięki napisom runicznym na broni, która spoczęła ostatecznie w bagnach. Myślę, że mamy do czynienia z takim samym przypadkiem, z tego względu, że zabytki te nie są jednoczasowe. Ja to kiedyś dokładnie analizowałem. Prawdopodobnie mamy do czynienia z miejscem, które zostało osuszone dawnym torfowiskiem i później wtórnie było wykorzystywane rolniczo. Żarnowiec jest położony w rejonie, w którym rzeczywiście, jakby spojrzeć jeszcze na mapę lidarową, jest dość nisko i przy niewielkim nawet podwyższeniu aktualnego poziomu zbiornika ten tam byłby zalany. Prawdopodobnie był kiedyś po prostu podmowa. To Żarnowiec. Na podstawie tych licznych, znaczy licznych, nie licznych, ale jednak bardziej licznych niż myślano, zabytków znanych głównie ze źródeł archiwalnych, udało mi się niedawno zestawić całość tego obrazu i spróbować zrekonstruować uzbrojenie kultury wielbarskiej. Oczywiście nie jest to możliwe w detalach, natomiast można sądzić, że w okresie wczesnorzymskim wszystkie te znaleziska, które znamy, bardzo przypominają broń znaną z kultury wszechorskiej. To szczególnie dobrze jest widoczne w przypadku grotów. Groty są bardzo dobrym wyznacznikiem kulturowym. Podobnie, ja myślę, że podobnym do ceramiki nawet. To jest zabytek, który był przez lata, kategoria zabytków przez lata lekceważona. Mnie na studiach uczono, że grot w ogóle się nie nadaje do jakichkolwiek opracowań archeologicznych, ponieważ jest jeden do drugiego podobny, bo każdy kowal mógł zrobić podobny grot, albo właśnie niepodobny grot, nie da się z tego zrobić żadnych typologii. Zaprzeczyła temu klasyfikacja Piotra Kacanowskiego i Jelgena Jekira na Skandynawii. Nagle okazuje się, że groty są fantastycznym datownikiem, tak dobrym w niektórych przypadkach jak zapinki nawet. W każdym razie podobnie, jeżeli chodzi o kwestie kulturowej przynależności i wynika z tego, że obraz uzbrojenia kultury wielbarskiej w młodszym okresie, we wczesnym okresie rzymskim, włącznie z fazą C1A młodszego okresu rzymskiego, to uzbrojenie bardzo charakterystyczne dla kultury przeworskiej. Ten model oni przyjęli. Tutaj przykład tych obrazów kultury przeworskiej w okresie wczesnorzymskim, bardzo dokładnie już opracowanego, bo tutaj grotów z bronią nie brakuje. Natomiast ta sytuacja zmienia się, począwszy od fazy C1B, kiedy to w grobach występuje jeszcze mniej broni niż wcześniej, ale ona przypomina te egzemplarze, które znane są z obszarów Skandynawii. Tak na przykład
ten grot zborowa typu typowy na Skandynawii, bardzo charakterystyczny, zupełnie nieobecny na ziemiach polskich, no poza takimi znaleziskami. Grot typu Skulnge z Mławy, to wszystko datowane na późnym okresie, na fazę C3. Z kamienicy szlacheckiej też takie aplikacje balteusów, czyli pasów ramiennych, na których zawieszano pochwy miecza zdobione w stylu bardzo popularnym w Skandynawii. Łódkowaty kształt głowicy miecza z wielbarskiego ogrodu XXVII cmentarzyska w Krośnie, z tak zwanego, będący elementem tak zwanego miecza z klepsy, growatą rękojeścią. Czy to znalezisko z Dobrocina, które rzeczywiście za Adamem Cieślińskim, jeśli można przyjąć, że jest czymś podobnym, jakimś elementem przyrodzonego, być może zapięcia kolczugi znanego. Znamy takie analogie ze stanowiska pewnego w Torsberg, jednego z tych stanowisk, w których składano broń zdobytą na pokonanym przeciwniku. Tutaj te analogie właśnie widzimy. Czuję się zaszczycony, że mogłem przyjechać w to piękne miejsce i spotkać się z Państwem. Do tej pory słyszeliście Państwo archeologii w wydaniu soft, a ja będę opowiadał Państwu archeologii w wydaniu hard. Mam nadzieję, że wzbudzi to wszystko jednak pozytywne emocje, że Państwo pomogą mi w rozwiązaniu wielu problemów, które dotyczą archeologii okresu rzymskiego, obszaru, w którym ja się zajmuję, czyli południowo-wschodniej Polski, gdzie tacy przystojni goci swoim kobietom gotowali los, przynajmniej po śmierci niecodzienny, który budzi wyobraźnię wszystkich, którzy się stykają z tym problemem. Proszę Państwa, stykając się z kibicami archeologii, zauważyłem, że niestety potocznie obowiązują pewne stereotypy, które nakłada się na archeologię, które, ujmując rzecz trywialnie, oceniając społeczności, które żyły przed przyjęciem chrześcijaństwa przez Słowian w sposób prymitywny, w sposób, który odstaje od naszej wyobraźni, a w ogóle o wyobraźni społeczności starożytnej nie można było mówić. Oni kierowali się instynktem i ten instynkt powodował różnego rodzaju ich zachowania, często bardzo irracjonalne. Chciałbym z tym mitem dyskutować dzisiaj z Państwem, pokazać tę społeczność jako dynamiczną intelektualnie również, a przynajmniej z wielką wyobraźnią, a przynajmniej taką, która starała się, żeby zostawić po sobie ślady istotne do naszych czasów. Mam do tego inny argument. Przytaczam Państwu tutaj cytat ze świętego Izydora z Sewilli. Poprzednio widzieliście Państwo potoczne wyobrażenie gotów w takiej wersji komiksowej, a święty Izydor z Sycylii pisał, że to są ludzie o zupełnie innym pokroju, a nawet atrakcyjni w kontaktach z nimi, mówiąc o tym, że są bardzo, bardzo odważni. Gdybyśmy teraz chcieli zmienić stereotypy patrzenia na gota takiego odkrytego na cmentarzysku w Masłomęczu, gdzie atrakcyjność jego jest względna, myślę, że żadna z pań, która jest na tej sali, nie poszłaby z nim na dyskotekę, to wyobraźnia starożytności w takiej wersji świętego Izydora z Sycylii kazałaby nam poważnie zweryfikować pogląd o tym, jak wyglądały społeczności starożytne, wyjść poza typologię, chronologię i opisy zasięgu występowania poszczególnych kultur, to jest oczywiście niezwykle ważne. Proszę Państwa, wejść w duszę, czy też w ciało starożytnego człowieka jest przygodą niesamowitą. Ja miałem to szczęście, że się zbliżyłem do takiego momentu. Nie jest to nic tam szczególnego. Słuchaliśmy do tej pory właściwie o gotach, którzy mieszkali w tej swojej północnej ekumenie, gdzie mieli swoją prawdopodobnie gotiskandzę. Stamtąd wyruszyli w wielką wędrówkę. Na tej mapie zaznaczyliśmy kultury archeologiczne, które w jakiś sposób z gotami są związane. Już dawno napisałem, że goci to jest pojęcie bardzo ogólne, bardzo takie nadrzędne w stosunku do wartości tego słowa, bo to związki plemienne różnych plemion, nie tylko germańskich, które dla różnych celów jednoczyły się. Ja będę Państwu opowiadał o miejscu szczególnym w Kotlinie Chrubieszowskiej. Roboczo nazwałem to wszystko grupą masłomęcką, ale to jest tylko twór archeologicznej wyobraźni. Wcale się nie zdziwię, jak za kilka lat, miesięcy ktoś zrezygnuje z tego pojęcia, ponieważ tam się działy rzeczy niesamowite, w sensie
dokumentacji archeologicznej procesów starożytnych i o tym będę chciał spadać ten rozmawiać. Nowa Grupa Masłowęcka to niewielki obszar, który leży między rzeką Huczwą i rzeką Bugiem. Tu jest taki ciech, który się nazywa bardzo ładnie Rów Kacapski. Niewiele stanowisk, 78 stanowisk, kilkanaście cmentarzy, które zafundowały nam bogatą kulturę w sensie jego oglądu materialnego, ale również bogatą w sensie możliwości oglądu intelektualnego ludzi, którzy tam mieszkali. Proszę Państwa, to, o czym będę opowiadał, jest w małej części moją zasługą. Zasługą treści, które tutaj Państwu wyłożę, to są doskonałe warunki naturalne, to są w Kotlinie Kubieszowskiej, które w sposób nieprawdopodobny konserwują kości, nieprawdopodobnie konserwują właśnie każdy ruch człowieka, który się odbywa w ziemi, a tam jest les, skała lesesowa, która leży na skale kremlowej, więc właściwie każdy ruch łopatą jest widoczny z dożytnego człowieka, a kości, jak Państwo widzicie, są tak znakomicie czytelne, że wiele detali, jak na przykład krzywy zgryz u tej pani, był widoczny właśnie przed badaniami antropologicznymi. Właściwie każdy odkrywany pochówek, nawet jak jest źle zachowany, jak to Państwo widzicie tutaj, pozwala nam na komentowanie różnych szczegółów odnośnie ułożenia ciała, sposobów ułożenia dłoni i wszystkich tych elementów, które są tak naprawdę na Pomorzu niemal nieuchwytne, bo jak dzisiaj widzieliśmy radość kolegów, którzy pokazywali smugę po szkielecie i byli zachwyceni, że mają świetnie zachowany szkielet, no to u nas źle zachowany szkielet wygląda tak, a dobrze zachowany szkielet wygląda tak. Czyli pozwala to, proszę Państwa, na zupełnie inny ogląd zespołów grobowych, ale też zupełnie inną opowieść o obrzędowości grzebalnej. Rytuały pogrzebowe są moim celem dzisiejszym i tylko będę mówił o fragmencie tych rytuałów, czyli o tych nieszczęsnych głowach, o których Państwu mówiłem. I znowuż chciałbym zobaczyć z takimi stereotypami, które wokół archeologii krążą, no bo rytuały pogrzebowe to właściwie w pojęciu ogólnym jest to opowieść o cmentarzysku. Dzisiaj koledzy nam pokazali, że cmentarzysko mogą mieć swoją, w cudzysłowie, architekturę, urbanistykę. Rzeczywiście dobrze kopane cmentarzyska mają takie czytelne założenia porządku obecnego na tym cmentarzysku. Goci bardzo dbali o to, żeby cmentarzyska miały rzeczywiście jakiś tam porządek. Wiemy również o tym po dzisiejszych spotkaniach, że pielęgnowali birytualizm, co oznacza, że jakaś część tej społeczności podlegała kremacji, jakaś część podlegała inhumacji. Problem jest tylko taki, że nie wiemy, jakie były reguły decydujące o tym, którego osobnika skremować, a którego inhumować, ponieważ ilość tych pochówków na różnych cmentarzyskach w wzajemnych proporcjach jest często diametralnie różna. To jest również interesujący problem, z którym sobie nie potrafimy póki co poradzić, bo nie potrafimy znaleźć jakiegoś klucza dla objaśnienia tej sytuacji. To, co będę mówił teraz Państwu, dotyczy kobiet bez głów. Wiem, że to zawsze budzi szczególną emocjonalność u mężczyzn, kiedy o tym opowiadam. Jest coś szczególnego, że mężczyźni tak się cieszą, kiedy kobiety są pozbawione głów. Rzecz polega na tym, że, proszę Państwa, określony procent zespołów grobowych z Kotliny Kubieszowskiej wygląda w taki sposób. Nie ma przynajmniej czaszki. Nie ma przynajmniej czaszki. Wyobraźcie sobie Państwo, jak byłem młody, przystojny i odkrywaliśmy pierwszy grób szkieletowy i nagle zobaczyłem, że przy nim nie ma czaszki, to myślałem, że będzie ci zrobili mi kawał, że wzięli czaszkę i schowa. Potem się okazało, że jest to pewna reguła, tak, której trzeba było oczywiście znaleźć wytłumaczenie. Skutek jest taki, że brakuje ze wszystkich prawie 1000 grobów, które odchowaliśmy w Kotlinie Kubieszowskiej, prawie 280 czaszek i nie wiemy, gdzie one są. Nie wiemy, gdzie zostały zdeponowane, co z nimi zrobiono. Ten problem nie wygląda aż tak prosto, jak się teraz Państwu wydawało, że mężczyźni goccy z Kotliny Kubieszowskiej zadowalali się odjęciem głowy, bo na pewno głowy zmarłej kobiecie po jego śmierci, bo wyczyniali z tymi zwłokami również inne historie, które mrożą krew, ale też budzą nieprawdopodobną ciekawość i wskazują na bezgraniczną wyobraźnię, jaką mieli goci, jeżeli chodzi o to, w jaki sposób pochować kobietę w grobie. Proszę Państwa, 43% wszystkich grobów kobiecych to pochówki cząstkowe, czyli w jakiejś części zdekompletowane. Znaczy nie tylko ucięta głowa, często inne części ucięte w różny sposób. Popatrzcie Państwo, taki jeden z przykładów,
który bardzo wzruszył antropologów, mianowicie oni uważają, że tej pani po prostu nogi wyjęto z tyłka, tak? Że jama grobowa jest przygotowana na przyjęcie dużego, normalnego, kompletnego szkieletu, a w grobie znalazły się tylko dwie nogi. Kompletne wyposażenie, czyli to wszystko, co kobieta powinna z sobą do grobu dostać, na szyjnik, za pinki w tym grobie znalazły się, czyli jest to rytuał. Celem uszkodzenia zwłok nie było, broń Boże, przywłaszczenie sobie wszystkich elementów, które stanowią wyposażenie. Musiało ono nas zastąpić bardzo krótko po śmierci, jak twierdzą antropolodzy, którzy się tym grobem zajmowali. A więc ci goci byli gotowi również na tego rodzaju posunięcia, nie tylko odcięcie głowy, ale daleko dalej idące czynności, które powodowały, że te groby dla archeologów stały się później bardzo atrakcyjne. Jeden z ciekawych elementów, który został zaobserwowany, prześledzony, udokumentowany, to jest zwyczaj rozrywania zwłok. Zobaczcie Państwo, tutaj jest interesujący grób, gdzie nie dość, że młodą, zgrabną dziewczynę pochowano w za małej trumnie, jej nogi wystają poza trumnę, co nie było problemem dla gotów, jak się okazało, za małe pojemniki na zwłoki, o tym będę jeszcze mówił. I po pewnym czasie postawił sobie zasadniczo te pytanie, czy inhumacja była właściwa. Inhumacja była właściwa, czy to właściwie w tym innym świecie u tego boga Manusa będzie ta osoba szczęśliwa, więc co zrobili? Otworzyli grób, wyjęli górną część zwłok, która uległa skremowaniu i skremowaną część wkopali ponownie do tego grobu. A więc tak jakby chcieli upiec dwie pieczenie. Jeżeli kremacja nie będzie lepsza, no to część będzie skremowana, to ta jedna część będzie szczęśliwa. Oczywiście trywializuje problem, ale zostało to tutaj udowodnione, że taki zabieg miał miejsce. Tak naprawdę pochowano tę kobietę dwa razy. Bo raz, kiedy ją pochowano i inhumowano, a później, kiedy po skremowaniu górnej części zwłok została ona pochowana w stropie tego grobu, za każdym razem wyposażano ją odrębnie, od nowa, w nowe przedmioty. I znowuż pomysł taki tradycyjny, że ten grób był wyrabowany, no nie ma sensu, ponieważ wszystkie przedmioty atrakcyjne, tam pomiędzy naczynie szklane i srebrna biżuteria, zachowały się w tym grobie. Zostały tylko odsunięte na bok, żeby zrobić miejsce dla postawienia nogi na brzuchu zmarłych i wyciągnięcia tej górnej części zwłok. A więc widzicie Państwo, że wyobraźnia tych gotów no, była nieograniczona, ponieważ miała również godzić pewne dyrektywy odnośnie wyboru rytuałów, jakimi podlegali goci. Czyli absolutnie normalnym dla tych społeczności było nie tylko ucinanie głów, ale rozbijanie czaszek, wyrywania żuchw osobnikom składanych w grobie. Mamy pochówek, gdzie żuchwę dorosłej kobiety, właściwie w wieku secenicznym, bardzo dorosłej kobiety, stopiono żuchwą konia. Widzicie Państwo tutaj bardzo interesujący pochówek, gdzie młoda dziewczyna została pochowana w pozycji siedzącej, jej czaszka to jest tutaj, ale dla towarzystwa dodano jej trzy czaszki innych osobników, czyli wyjęte z innych grobów najprawdopodobniej. Czyli taki cel musiał być otwarcia innych grobów. Ciekawe jest również to, że na przykład kalota tej czaszki, bardzo starego osobnika, kobiety była wypełniona węglem drzewnym. Czyli jakiś tam dodatkowy element, który wzbogacał obrazowość rytuału, który tutaj miał miejsce. I załóżmy sobie, przypomnimy na przykład pokazywane tutaj groby z Wawiego Dołu Borczo, czy groby, które koledzy pokazywali, gdzie brak tego podstawowego elementu dla oglądu obrzędowości, no to możemy tylko się domyślać, czy były tam zbliżone obrzędy, czy były zbliżone obyczaje, jak te, które obserwujemy w masło męży. A z takiego zupełnie innego punktu widzenia była to kultura, która była kulturą piękną. Prawda? Tu mamy zwyczaj, który oburza wszystkich, jak rozmawiam z nieartologami, oni się dziwią, że takie barbarzyństwo mogło mieć miejsce w starożytności. A oglądając to, co towarzyszy tej kulturze, czy na przykład jakieś wytwory, biżuteria, cokolwiek byśmy wzięli do ręki, to jest to wszystko najwyższej klasy i budzi szacunek do tych panów, których w taki sposób traktowali zwłoki swoich zmarłych. Ekstremalne przypadki to są takie, kiedy w dużej jamie grobowej, taką jak Państwo tutaj widzicie, chowano tylko rękę. Prawdopodobnie kobiety, tu się nie dał tego
pan oczywiście określić, ale też są takie przypadki, kiedy dokładano do całego szkieletu inne części zmarłych osób, jak na przykład, które trzeba było przywieźć z odległości, gdzie są najbliższe wychodnie, jakieś 35 km. W linii prostej. Proszę Państwa, takie przedsięwzięcie. Następnie zbudowano na tej bazie, na tej podstawie, zbudowano komorę drewnianą, po której ślady desek zachowały się ślady słupów, więc wyobrażamy sobie, że musiało to być zadaszone w jakiś sposób. Ale po jakimś czasie goście doszli do wniosku, że czegoś nie dopełnili w obrzędowości grzebalnej, czegoś zapomnieli, albo coś zrobili nie tak, wrócili, wykopali szyb, przebili wieko tej trumny i zamieszali w kościach, zamieszali w zwłokach, tak co antropolodzy. I nic więcej, tylko tyle. Po tym fakcie zasypali całą komorę znowu rumoszem wapiennym, który trzeba było przywieźć. Niesamowite przedsięwzięcie logistyczne na tamte czasy. Ale coś im znowuż nie dawało spokoju. Coś nie dawało spokoju, więc wpadli na sposób załatwienia sprawy z tymi na górze, żeby wszystko było jak należy. O, przepraszam, już. Op, już wracam. Więc w tej zasypanej części jamy grobowej wygrzebali kolejną jamę i tutaj złożyli zwłoki mężczyzny. Ale proszę Pani, uspokojcie się, ten mężczyzna to ruina gatunku. Osobnik bardzo stary, bardzo schorowany, z takimi schorowaniami ropnymi w pasie miednicznym, że przez jedną płytę basenu kości miednicy można było rękę przełożyć. Pochowano go żywcem, ponieważ miał ręce skrępowane z tyłu drutem miedzianym, a antropolodzy stwierdzili po badaniach, że był tak zwany szok tlenowy. Nie potrafię tego objaśnić, jak to wygląda z punktu widzenia medycyny, ale ustalono, że on jeszcze żył, kiedy złożono go w tej jamie. I dopiero potem zasypano cały grób. Proszę Państwa, to pokazuje skalę możliwości, jaka stała między tymi ludźmi, jeżeli chodzi o sposób wymyślenia sposobu pochowania kolejnego zmarłego. A więc, proszę Państwa, tak naprawdę to, co my odczytujemy w archeologii jako grób, cieszymy się z zawartości tego grobu, albo że znajdziemy zarys trumny, to umyka nam cały złożony rytuał, który mógł temu towarzyszyć. Ja mówię, że przetowarzyszy, tylko mógł temu towarzyszyć. Byśmy odczytali ten rytuał, gdybyśmy mieli odpowiednie warunki dla obserwacji. Tu akurat dobry Bóg czuwał nad archeologią i te warunki stworzył idealne, dlatego mogę Państwu opowiadać tego rodzaju historie, które pokazują, że również te łachudrostwa dotykały i innych mężczyzn. Proszę Państwa, pani profesor Mączyńska zwróciła tutaj uwagę na to, że groby były otwierane. I mówi, że trzeba się wystrzegać określenia celu tego otwierania. Jestem za. Absolutnie za. Dam Państwu inny przykład. Niesamowity znowu. Wielka jama grobowa, 4,5 metra długości, 2 metry prawie szerokości, głębokości 3,5 metra. Archeolodzy znają Barbarę Niezabitowską Wiśniewską, która była wtedy kruchą, malutką dziewczynką. Ona postanowiła kopać ten grób. Znowu 3 lata. Właściwie cały czas ziemia, powietrze, bo straszna praca fizyczna. A najgorsze, że bardzo szybko pokazał się regularnie okrągła plama, no, która świadczyła o tym, że grób był otwarty w starożytności. No więc całe otoczenie wykopaliskowe śmiało się z pani Barbary Niezawitowskiej, że on tam będzie miał grób, w którym nic nie będzie, bo przecież jest plama, czyli tam jest szyb, w ogóle wszystko jest do niczego, a wkoło krzyczą, a ja mam dwie zapinki, a u mnie jest tam koli, a tutaj są naczynia, a ona łopata ziemia powietrze. Proszę Państwa, 3 lata. I co się okazało? 3 sezony. Tak, no, 3 sezony, 6 miesięcy. Co się okazało? Że na dnie tej jamy grobowej była znowuż kapitalnie wykonana kłoda. Kapitalnie, po prostu no, z taką finezją, z taką symetrią, bo w ogóle coś niesamowitego, w której spoczywała zmarła kobieta, miała złożone 3 kwarki szklane, miała złożone atrakcyjne naczynia wykonane na kole, niezbyt atrakcyjną biżuterię, w nogach winięte futro
z przytwierdzonymi zapinkami srebrnymi. Żeby było ciekawiej, to oni dokopali ten grób do skały wapiennej, na której znaleźli kości mamutu. Więc co zrobili z tymi kośćmi? Zebrali je bardzo starannie i taką wiązkę ułożyli w stopach tej gąby. I teraz nagle społeczność, która zafundowała taki obiekt, on był też przykryty, bo są ślady po słupach. Tutaj Państwo widzicie, jest ślad po jednym słupie, tutaj są dwa inne słupy i tu są też trzy takie słupy, czyli było to zadaszenie nad tym grobem. Społeczność, która mieszka 150 metrów od tego grobu, dochodzi do wniosku, że coś zrobiliśmy źle. Przychodzą na to miejsce, naradzili się najpierw, co będą wykonywali, no przede wszystkim kopią szyb, dobierają się do tej zmarłej, która leży na dole, wyciągają ją, rozrywają na cząstki, kończyny długie, nogi i ręce, przytwierdzają do ścianek tego całego szybu, zostawiają go otwartym. Skąd wiem, że postawiają go otwarty? Ponieważ na dole nagromadziły się na pławy takie po różnych deszczach, czyli przynajmniej kilka tygodni, kilka miesięcy, dopóki te kości nie opadły, ale z kolei one trzymają się cały czas, więc musiały jeszcze być świeże, kiedy zasypywał, są kogoś świeże. Proszę Państwa, wtedy dopiero wróciliśmy do starej dokumentacji i się okazało, że metr wyżej, wokół tego szybu, były rozmieszczone kilkadziesiąt śladów po małych palikach. I zrobiono taki płot. Teraz sobie Państwo wyobraźcie. Jest decyzja o otwarciu grobu. Przychodzą, otwierają grób, ale społeczność mówi, chcemy obserwować, jak się te zwłoki rozkładają. Żeby nikt nie wpadł, robią płotek. I co rano taki gość wychodził przed chałupę, opierał się o węgiel, wciągał powietrze, bo tam wiatr od wschodu, czyli od stolicy wędrowiska szedł. Pięknie się rozkłada. Teraz, kochanie, zróbmy śmieszne analizy, idziemy popatrzeć, jak to wygląda w terenie, prawda? Uważaj, nie wpadnij, nie, tu jest płotek, tam sobie zaglądali i powiedzieli, no, nogi wiszą, ręce wiszą. Jedna się obsunęła, bo jedna się obsunęła. Proszę, to jest coś niesamowitego. Oczywiście, że dla potrzeb chwili troszkę koloryzuje efekt tego wszystkiego, co się w starożytności działo, ale no, fakty są, jakie są i nie możemy przejść obok nich obojętnie. A więc ci goci wymyślali również te rodzaje historii, które ubarwiają nam w ogóle historię gotów. Wszyscy, którzy posądzają nas, że my się zajmujemy tylko tym typologią albo poszukiwaniem broni, czy analizą zagospodarowania przestrzennego cmentarzysk, mogą zobaczyć, że nie tylko, że są jeszcze różne inne elementy. Proszę Państwa, inny ciekawy przypadek, który też czy potwierdza regułę? No tego, bo tam nie ma reguł. Tam jest naprawdę tak, jakby prowadzili katalog tych czynności na poszczególnych zmarłych i powiedzieli, to już było, prawda? To teraz byśmy coś innego wymyślić. No i wymyśla. Znowuż jest pochowana na siedząco młoda osoba, była wsparta plecami o snopek jak jakiegoś zboża. Nie wiem jakiego zboża, ale jak jakiegoś zboża. Takie ziarniaki źle się zachowały, nie ze stępy i tylko tyle wiemy. Komora musiała być w związku z tym przykryta jakimś takim zadaszeniem, żeby stała się taka rzecz, że czaszka i kości klatki piersiowej opadły, prawda? Ale to było za mało w tym rytuale, bo to było proste. No siedzące pochówki jest tam ich tam kilkanaście, więc to jest nudne dla społeczności tamtejszej. Więc wymyślili coś zupełnie innego. Mianowicie ofiarowali tej kobiecie dwie głowy. Są dwie odcięte głowy. Mówię głowy, ponieważ jedna ma zachowaną żuchwę i jeden krąg, czyli jest to rzeczywiście głowa wyjęta. No druga nie ma żuchwy, czyli może rzeczywiście tylko czaszka. I te dwie głowy znalazły się w wypełnieniu grobu. Więc może to jest odpowiedź na pytanie, dlaczego otwierano groby? Ponieważ potrzebowano części szkieletów dla wypełnienia innych rytuałów. Rzeczywiście jest tak, że w grobach dzieci, szczególnie takich dzieci między, no, nie noworodków, ale takich do 6 roku życia, znajdują się pojedyncze, duże kości osobników do dorosłych. Nieraz czaszka, nieraz kość długa, najczęściej udowa albo kość ramramieniowa. Zrobiliśmy badania DNA dla kilku takich zespołów. Najbliższy tam zakres pokrewieństwa, jaki się udało wyznaczyć, określa, że to chyba była rodzina. Jest przypadek, gdzie jedną kobietę pochowano 4 razy, ponieważ sytuacja tego wymagała. Kobieta zmarła przy poporodzie, bo kości
tak, jakiego właśnie nowonarodzonego dziecka zostały przy niej złożone. Zły los sprawił, że zmarło dziecko w jakimś czasie, w wieku około 2 lat. Się spierają antropolodzy, ja nie wchodzę w te dyskusje antropologiczne. Więc co zrobili goci? No, odsłonili część tej zmarłej kobiety, wyjęli całą górę. A wyjęli ją tak porządnie, że wyglądało na to, że to wszystko trzymało się jeszcze razem. Zrobili w grobie piętro, drugie piętro, na tym piętrze użyli górną część zwłok kobiety, obok to dziecko 2-letnie. No ale rodzina miała pecha i zmarło dziecko w wieku gdzieś tam między 4 a 5 lat. Co zrobili goci? Oczywiście odkopali tą górną połówkę zwłok, które już może były rozłożone, ponieważ wyjęli tylko czaszkę, znaczy głowę było i żuchwa, również czaszkę i kości ramieniowe, które starannie porąbali na kawałki. Zbudowali małą skrzynię, do której złożyli to dziecko i na to wysypali kości tej zmarłej. Potem zmarło jeszcze jedno dziecko, które w strop zostało wkopane, ale już chyba nie mieli cierpliwości na tego rodzaju egzorcyzmy i powiedzieli sobie, no dość, chłopy, tego starczy dla jednego grobu, tyle zachowa. Jest jeszcze jeden element, który pozwala nam próbować szukać odpowiedzi na pytanie, po co otwierali te groby. Proszę Państwa, w kilku grobach znaleźliśmy amulety wykonane z kości ludzkich. Tu jest przypadek szczególny, bo jest to kościół udowa bardzo takiego solidnego mężczyzny. I teraz na przykład proponuję panią, które są tutaj na tej sali, że zakładały sobie takie amulety i poszły nam na molo na spacer, jaka byłaby reakcja, prawda? Okazuje się, że w tamtych czasach było to coś na porządku dziennym. Są też amulety wykonane z płytek przyczonowych kręgów. Wiadomo, że chyba do 18 roku życia, jak wiem, trwa ten proces zrastania się. 2 płytek i trzonu kręgowego. Goci wiedzieli, kiedy to następuje. Otwierali groby, wyjmowali te płytki i robili z tego amulety. Jest grób, w którym pani na piersi miała woreczek z kompletem zębów. Prawdopodobnie mężczyzny, bo duże są. Więc to jest też chyba jeden z powodów, dla których dokonywano otwarć grobów. Nie chodziło o rabunek. Chociaż mamy wyrabowane groby masonerki w Grudku, ale to widać na pierwszy rzut oka, że chodziło o rabunek. Jest jeszcze jeden element, który budzi emocje duże. My ciągle uważamy, że starożytni przykładali tę samą wagę do faktu odejścia obywatela z kręgu swojej rodziny, czy też społeczności. I nie przyjmujemy innego widzenia, jak to nasze. Prawda? Jest utrwalony rytuał, są pewne wskazania, które na przykład mówią o głębokości grobu, wielkości jamy grobowej, zabezpieczenia tego grobu wszystkiego. Państwo, tutaj zobaczcie, wykopali za małą jamę grobową. Tak małą, że babcia ma nogi oparte o krawędź jamy grobowej gości. Znowuż ta emocjonalność archeologiczna tu gra, bo kopiemy, było gorąco, jasna cholera, jeszcze dzień wcześniej było spotkanie, dzień strażaka, w którym chcieliśmy brać udział. Ta temperatura działała podwójnie. Więc tam staramy się coś robić i jeden ze studentów woła do mnie, szefie, mam stopy. Dobrze, będzie pan zaraz sierp. A on przychodzi do mnie i mówi, szefie, ja mam stopę, ale od dołu. Ja mówię, panie Wojtku, no ja wiem, że wczoraj pan akurat się wyruszył, ale to nie jest powód, żeby nie... Ale pan przyjdzie, no powrotem się na to patrzę. Stopy rzeczywiście od spodu. No i co się okazało? Potem się okazało, że tu są prawie pionowo ustawione nogi oparte o ścianę grobową. Teraz dlaczego to państwu pokazuję? Ponieważ archeolog uważa, że jak ma małą jamę grobową, to musi leżeć dziecko. Czyli gdyby nie te kości, byśmy znaleźli tę jamę grobową, to się powiedzieć, że to jest grób dziecka. Ale tutaj akurat mamy, że tak powiem, fakty, które pozwalają temu zaprzeczyć. Ale teraz, proszę Państwa, znowuż muszę Wam historię opowiedzieć, jak ja sobie to wyobrażam. No właśnie sobie Państwo, to prawie 2000 lat temu umiera babcia. Jest taki sam dzień gorący, był dzień strażaka i ten zakład pogrzebowy gocki kopie grób. No ale tam kontur się zbliża, na takim wzgórzu w Grudku, parę pięknie położone, włażą tam na górę z tymi zwłokami, będą składać do grobu. Ale tu syn tej babci, panowie, za krótka ta jama. Panie się nie martwi, my to ułożymy. I ułożyli to. Proszę Państwa, najdziwniejsze jest to, że tutaj nie ma zdaniem protestu, prawda? Że tym ludziom nie przeszkadzało najwyraźniej. Że to właściwie zostały spełnione wszystkie elementy postępowania
rytualnego, więc o co chodzi? No jest w grobie, jest. To, że ma nogi zadarte, będzie o czym opowiadać. Proszę Państwa, inny przypadek z tego samego cmentarzyska, kiedy z zakładu pogrzebowego trafiła trumna kłodowa o szerokości ośrednicy 30 cm. No nie da w kości ułożyć zwłok dorosłej kobiety. Chociażby nie wiem jak. Ułożyli. Oni ją po prostu wdeptali w tą trumnę. I myśmy odkryli łopatce stojące pionowo, wszystkie te kości połamane, zapadnięte, klatki piersiowe i miednica ustawiona pionowo, to została tam po prostu wdeptana. Także tu jest też taki problem, którego my normalnie nie dostrzegamy w takich trudnych warunkach obserwacji archeologicznej, a tutaj Łozia nam dała tę możliwość, że chociażby to, że za mały grób nie stanowił problemu dla tej społeczności, był właściwie czymś, co nawet może i leżało w pewnych intencjach takich filozoficznych ludzi, którzy te groby fundowali. Do tego, proszę Państwa, dochodzą jeszcze inne zabiegi, o których nie mogę opowiadać, bo przecież nie ma czasu. Chociaż powiem Państwu, że na mnie największe wrażenie zrobiło, jak odkryliśmy pochówę, w którym była wycięta klatka piersiowa kobiety i tylko leżały dłonie i stopy ułożone przy tej klatce. Albo inny grób, gdzie młoda dziewczyna zmarła przy porodzie bliźniaków, te bliźniaki leżały przy nogach, a całą jej górną część zastąpiono górną częścią młodej krowy. To oczywiście robi wrażenie. Robi wrażenie na każdym, kto słuchał takich historiach i budzi, że rzeczywiście emocje mamy w skraju. Ale to nie końce mówi się o rytuałach. Bo nawet się okazuje, że ci goci z ogromnym podobaniem wkładali do grobów szczątki różnych zwierząt, na przykład żółwie. Mamy takie dwa przypadki. Czy inne ssaki. Świnie, owce, kozy, zające. No właściwie nie ma zwierzęcia. Ryba no nawet jest, ptaki, różne gatunki, od malutkich po dorosłe. Jest nawet grób gęsi, gdzie leży w trumnie gęś z całym wyposażeniem kobiecy, ma sprone szczątki, zostały posypane na trumnie. Także nawet tego rodzaju historie. Tu jest właśnie grób z rybą, bardzo duży szczupak. Kiedy przyszły analizy tych kości, to archeolog powiedział, taką rybę to chciałbym złapać, prawda? Czy na przykład tutaj, w tym przypadku, macie Państwo cały ogród zoologiczny, bo leżą chyba trzy króliki, jak dobrze pamiętam, koza lub owca i ławeć na tym wszystkim. Więc to, proszę Państwa, tak naprawdę dopiero pokazuje, jakie fakty umykają nam w momencie, kiedy mamy tak nieszczęśliwe warunki wykopalisk, jak miała pani profesor Mączyńska, czy jak koledzy z Łowicza Nowego, gdzie ja po prostu mnie się serce kraje, jak sobie pomyślę, jaki zakres informacji nam ucieka. No ale widzicie Państwo, dzięki takim odkryciom my wiemy, że ta kultura, którą odkrywamy, jest daleko barwniejsza, niż ją widzimy w świetle zabytków, które oglądamy na dole w gablotkach pięknych zabytków. Że naprawdę umyka nam ogromna sfera życia tych ludzi, którzy pod postacią gołotów tak, w taki sposób sobie to fundowali. A więc komu my to zawdzięczamy? Tej kulturze? Jak żyć z wiedzą o takiej kulturze? Czy potrafimy ją sobie kiedyś ułożyć w sposób taki racjonalny, który odpowiada nie tylko naszym emocjom, bo to jest łatwe, ale wiedzy? Nie wiem. Nie wiem, po prostu tego się nie da długo jeszcze ogarnąć i myślę, że długo nie będziemy nie będziemy mogli z tym się uporać. W każdym razie jest grobska duma u tej społeczności lokalnej, którzy uważają, że nie ma nic lepszego do opowiadania, jak właśnie opowieści o tych obrzędach pogrzebowych. Oni stworzyli z tego swoiste misterium i przyciągają ludzi z całej Europy, przyjeżdżają, żeby nie tylko podziwiać ich wcielających się w gotów, ale również słuchać ich tych historii. Często oni oczywiście koloryzują te bardziej niż ja tutaj Państwu te opowieści, ale starają się też szukać odpowiedzi na pytania, co jest też istotne. Dlatego zapraszam Państwa ostatnią niedzielę lipca na Słowęczy, jest zawsze fest, gdzie przyjeżdża kilka tysięcy ludzi. Nie ma watyna po patyku, nie ma gumowych żyraf, jest tylko żywa archeologia. I tam się Państwo od tych ludzi dowiecie dopiero ciekawych rzeczy o dziwnych obrzędach, które nakazywały po śmierci kobietom odcinać głowę. Dziękuję bardzo.
Dziękuję przede wszystkim za zaproszenie i za to, że mam przyjemność wziąć udział w spotkaniu z Państwem. No i cóż, w wyniku tego tak wspaniałego wykładu, którego mieliśmy wysłuchać przed chwilą, nasuwa się taka refleksja, że i to zarówno wśród głosów z sali pobrzmiewa pewna nostalgia, to znaczy jak powinniśmy jednak zadbać o pewne tradycje i dochować tego dziedzictwa kulturowego, które no, straciliśmy i troszeczkę czasami ubolewamy na tym, prawda? Szczegóły na ten temat są znane. Pozwolą Państwo, że zanim przystąpię do zasadniczego mojego wystąpienia, kilka słów uwagi dotyczących właśnie zagadnienia, które pan profesor Kokowski przedstawił. Mam swoją koncepcję na ten temat, jeżeli Państwo pozwolą szybciutko. Mianowicie u Jordanesa jest wzmianka o tym, że zostały wygnane z plemienia greckiego haliuruny, wieszczki, czarownice, które, gdy tylko król dowiedział się, że one są w oddziałach, gdzieś tam przyplątały się do tego, ludności tej wędrującej, natychmiast kazał je wypędzić. Zostały wygnane, to jest sytuacja tutaj dość ciekawa, na step, gdzie połączywszy się z demonami, które tam panują, dały początek rodowi Hunów. A więc były znienawidzone, co jest o tyle ciekawe, że Tacyt podaje, to nie tylko Tacyt, ale z historii germańskiej wiemy, że kobiety były bardzo poważane wśród Germanów, nawet mówi Tacyt, że uważają się jest w nich coś wieszczego. No i teraz przyglądamy się tym haliurunom. Co to w ogóle są za osoby i mam dzisiaj mówić o nazwach, o języku gockim, więc czepiam się faktografii lingwistycznej. Otóż haliuruna to jest złożenie. To jest jedno z niewielu słów germańskiego pochodzenia, zlatynizowane, które w tekście Jordanesa występuje. Jest tam ich par, powiedzmy, ojum, tak, to są germańskie słowa. Haliurune to jest słowo germańskie złożone z dwóch cząstek. Hel, czyli jak gdyby dół, grób, ale też bokini tego grobu, i runo, z celtyckiego pochodzenia słowo, oznaczające tajemnicę. Coś tajemniczego, ale też takiego zagadkowego, związanego z wróżeniem może. I te nazwy pojawiają się nawet później w tekstach średniowiecznych, późnośredniowiecznych. Te haliurune są znane, są tępione przez różne edykty kościelne za to, że one nad zwłokami zmarłych odprawiają jakieś obrzędy. Haliuruno oznacza dosłownie ta, która zna tajemnicę bogini Hel, bogini śmierci. To jest o tyle ciekawe, że ta bogini Hel była zwykle kojarzona z tradycją nordycką, a więc, że ich, powiedzmy nam, w tej kontynentalnej Germanii prawdopodobnie mogli nie znać. Jednak to słowo przekonuje mnie, że tak, że były takie i być może im przypisywano jakieś manipulacje na szczątkach zmarłych po prostu. I kiedy to się nasila? No właśnie w momencie, gdy one zostają wygnane. Oczywiście jestem daleki od tego, żeby euhemerystycznie podchodzić do takiego tekstu, jakim jest Jordanes, ale coś być może jest na rzeczy. Proponowałbym skupić się na tym wątku, tak? Bo myślę, że tu być może tkwi jakaś odpowiedź, że rzeczywiście były kobiety. No i te opisy bogini Hel znacznie późniejszych czasów już średniowiecznych, no są po prostu makabryczne. Te odcięte części ciała, które zwisają jej u boku, prawda? To wszystko jakby to się zdaje tutaj dobrze pasować, ale to na marginesie. Wracam do tych naczyń. Chcę powiedzieć, że badania nad językiem gockim, językiem, który zawiera słownictwo, terminy dotyczące pewnych zagadnień kulturowych, obarczone są licznymi niebezpieczeństwami, ograniczeniami. Powiem tylko, że będę odwoływać się do głównego dokumentu, jaki zawiera tutaj te starożytności gockie, a więc Biblii, Ufili. Wiemy, że to jest bardzo już późna epoka w stosunku do tego, o czym tutaj słyszymy, że realia, które w języku gockim wyrażone, Ewangelii przede wszystkim i listów niektórych, są zupełnie inne niż te, o których tutaj traktujemy, czyli z obszaru kultury wielbarskiej. I że pewne słowa oczywiście są
równoważnikami dla terminów greckich, które Pulfila musiał znaleźć, musiał je odpowiednio adoptować. I mamy tutaj liczne zastrzeżenia, natomiast, których musimy być świadomi, po prostu zastrzeżenia warsztatowe wynikające z analizy językoznacznej i filologicznej tekstowej. Natomiast jest też pewien optymistyczny, jak mi się wydaje, tutaj element, dlatego że próbujemy jakoś uwiarygodnić niektóre dane z tejże Biblii, mianowicie no Wulfila nie wynosił po prostu tego języka greckiego. To znaczy nie wstał rano tak i sobie tutaj zaczął wymyślać, nie. Pewne zakresy słów, pewne listy tych słów są stare, mają bardzo dobre odpowiedniki w innych językach germańskich, co możemy, nie w każdym przypadku oczywiście, ale co możemy uważać za uwiarygodnienie ich archaiczności germańskiej. Tak? Czyli, że jeżeli jest dobry odpowiednik, powiedzmy staroangielski czy tam nordycki, mamy prawo przypuszczać, że ten gocki to jest gocki bardzo pierwotny w jakimś tam sensie, to znaczy nie powstał on tam gdzieś dopiero w IV, V wieku, tylko musi być znacznie wcześniejszy. Ale są też słowa, które w odniesieniu do akurat naczyń czy pojemników w ogóle chciałbym Państwu powiedzieć, pochodzą z późniejszych czasów i wcale nie ze środowiska wyłącznie greckiego, to znaczy z dokumentariów, które są zgromadzone już w średniowieczu hiszpańskim, ale lingwiści uważają, że są one pochodzenia wizygockiego, znaczy mają etymologię gocką i dotyczą takich przedmiotów, które nie są jakoś szczególnie ani prestiżowe, ani wyjątkowe. Być może dlatego, że należały do takiej bardzo elementarnej kultury, myślę tu o pojemnikach tkanych czy siatkach pewnych workach. I dlatego być może zachowały się, jednak opatruję je gwiazdką, czyli takim zastrzeżeniem, że nie ma bezpośrednich danych z języka greckiego, z dokumentów, w których by ten grecki się przewijał, tylko jest to źródło pośrednie, tak? Z jakiegoś innego, gdzieś po łacinie na przykład powstał dokument, no a tam się pojawia takie słówko. Przejdźmy może do takich najstarszych. Jak mówię, tekstem wyjściowym będzie dla mnie Wulfila i chcę powiedzieć o kilku tutaj ciekawych słowach. Otóż używano naczyń czy pojemników organicznych, tych, których archeologia nie notuje. I tutaj to słowo gockie balc, bukłak, jest też archaiczne, nawet w polszczyźnie kiedyś była bulza tak zwana, czyli określenia taki worek, bulzacki, nazwisko piłkarza, z tego się wywodzi, prawdopodobnie belgia, zresztą w tradycji celtyckiej, w wędrówkach Celtów, w mitycznej tradycji celtyckiej występuje firbolg, czyli jakbyśmy powiedzieli lud takiego bukłaka, tak, który był ich jakimś emblematem. Właśnie ten bolg jest też słowem, które ma liczne odpowiedniki. Tu w Grecji, jak widzą Państwo, askos, tak, jest dla niego najbardziej znany i tu no, chwila musiał dla tego greckiego askosu znaleźć jakieś germańskie słowo i stąd właśnie ten balt. Przejdźmy dalej. Pokrowiec i osłona. Właśnie. Pokrowiec i osłona pochwa jakiś też skórzany wyrób. Tu akurat